Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, przedstawiciela środowiska Gazety Polskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli na te uroczystości dzisiaj w Krakowie. Prawu i Sprawiedliwości, Klubom Gazety Polskiej, Solidarności, wszystkim organizacjom społecznym, które włączyły się w ten wielki trud, jakim było to niezwykłe wydarzenie 11 listopada w Krakowie. To wydarzenie jest symboliczne z dwóch powodów. Los tak sprawił, że spotkaliśmy się w Krakowie, tutaj przy grobowcu marszałka Piłsudskiego i widać, jak dobrą decyzję podjęliśmy po tym, co się dzieje w tej chwili zwykłej. Są tutaj z nami nasi bracia Węgrzy. Przyjechali w nasze święto pochłonić się Józefowi Piłsudskiemu i jego wielkiemu kontynuatorowi, jego politykowi Lechowi Kaczyńskiemu. Ale kiedy wchodzili do katedry wawelskiej, spotkali kryptę świętej Jadwigi i Stefana Batorego. Dlaczego święta Jadwiga jest dzisiaj też bardzo ważna w tym naszym spotkaniu? Bo to ona połączyła naród polski i węgierski, ale też była patronką i tą królową, która zaniosła Europę chrześcijańską na wschód, na Litwę, na tereny dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Jeżeli dzisiaj mówimy o zjednoczonej Europie, to mówmy o takiej, której patronką jest właśnie święta Jadwiga. To jest nasza propozycja dla Europy. A moment jest bardzo ważny, bo właśnie Europa ma się poszerzać na wschód. Unia Europejska ma przyjąć Ukrainę i inne narody. Co to oznacza? To oznacza, że geograficznym, ale i historycznym sercem Europy staje się właśnie Kraków. Państwo są w miejscu, które za chwilę będzie bardzo ważne dla Europy. I może szczęśliwie się złożyło, że spotkali się tu Polacy i Węgrzy, bo z Krakowa możemy dać Europie przesłanie, jak się jednoczyć. Myśmy mieli Unię 700 lat przed tym, zanim wymyślono dzisiejszą Unię Europejską. I to była Unia prawdziwa, oparta na sercu, na wierze i na woli. I ta miłość między Polakami a Węgrami nie skończyła się. Może zamiast płacić wielkie podatki na Brukselę i Strasburg, zaproponujmy Europie, poszerzając się, znajdźcie sobie lepszą stolicę, który jest Kraków, który jest duch narodów, duch chrześcijański, który kochają i Węgrzy, ale też myślę i narody wschodu by to odnalazły dla siebie miejsce. I wtedy ten 11 listopada będzie też symbolem takiego jednoczenia Europy, o jakim marzymy. Europy wolnych narodów, Europy chrześcijańskiej, Europy szanującej tożsamość ludzi, państw i społeczeństw. Sporo było dyskusji przy tych marszach na temat modelu patriotyzmu. My mamy unikalny model patriotyzmu. My nie musimy definiować narodu przez zamykanie się na innych. My właśnie mamy w naszym modelu patriotyzmu jednoczenie. Z nami była Unia Polsko-Węgierska, Polsko-Litewska. Z nami łączyły się inne narody. To jest propozycja polskiego patriotyzmu, która dzisiaj jest jeszcze bardziej atrakcyjna. I trzeba o niej przypominać przy okazji poszerzania Unii, że polski patriotyzm jest najlepszym wzorem do budowania nowej Europy. A symbolem tego może być scena sprzed półtora roku w Budapeszcie, kiedy Węgrzy klękali i całowali polską flagę. Czy ktokolwiek mógłby bardziej wypromować polską flagę i polski patriotyzm niż ci Węgrzy, którzy zobaczyli w szansie na jedność wielkość Polski, ale też i nadzieję dla Węgier.
bo Polska jest wielka, kiedy zachowuje swoją tożsamość, ale też kiedy w swojej tożsamości uwzględnia te setki lat współistnienia innych narodów. Tego chciała święta Jadwiga, tego chciał Józef Piłsudski i w pewnym sensie za to zginął Lech Kaczyński. Pamiętajmy o tym. Niech 11 listopada będzie świętem wolnych narodów, wolnych, które zrzuciły okowy totalitaryzmu i dzisiaj znowu upominają się o wolność w ramach Europy. A teraz zapraszam naszych przyjaciół Węgrów, pana László Csizmadie i Annę Urbańską, szefową Klubu Gazety Polskiej w Budapeszcie, która będzie tłumaczką. Szanowni panie prezesie, drodzy Polcy i przyjaciele. Magyarok, három viva Polskát kérek. Gyerünk, egy, viva Polska! Viva Polska! Viva Polska! A magyar civilek testvéri szeretetét hoztam el önöknek, nektek, lengyel barátaink, ezért tesse közös reményünket, amely szüli és táplálja hitünket, így leszünk mi együtt igazabb és jobb emberek. Przynoszę Państwu, Wam, polscy przyjaciele, przesłanie braterskiej miłości ze strony węgierskich obywateli. Niechaj ożywia ona naszą wspólną nadzieję, która rodzi i umacnia naszą wiarę. Dzięki temu będziemy wszyscy uczciwszymi i lepszymi ludźmi. Népeinket. Ezer éves kapcsolat köti össze, Szent László magyar király 1046 és 1095-ig uralkodott. Ő Első Béla és Richez a lengyel hercegnő fia, aki Krakkóban nevelkedett és a lengyel-magyar baráti kapcsolatok megalapozója. Nasze narody łączą tysiącletnie więzy. Węgierski król, święty Władysław, panował w latach 1046-1095. Był on synem Bieli I oraz podksiężniczki Rychezy, wychowywał się w Krakowie i ugruntował przyjacielskie stosunki pomiędzy Polską a Węgrami. A két nép keresztény kulturális értéke a történelem folyamán gazdagította Európát. Így például 1791-ben Európában a lengyel május 3-ai alkotmány volt az első írott alkotmány, a világon pedig a második. Na przestrzeni dziejów nasze dwa narody wzbogacały Europę skarbami swojej chrześcijańskiej kultury. Gwoli przykładu. W 1791 roku polska konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie spisaną konstytucją. Elkezdjünk. Emlékezzünk, 1795-ben Oroszország, Ausztria és Poroszország túlerővel véglegesen feloszlatta Lengyelországot. 123 évig folyt a lengyelek elnyomása és kifosztása. A függetlenség 1918-ban tért vissza, amikor Lengyelország visszanyerte elrabolt államiságát. Pamiętajmy, w 1791 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały przemocą ostatecznego rozbioru Polski.
niewola i ucisk Polaków trwały 123 lata. Niepodległość zawitała doń na powrót dopiero w 1918 roku, kiedy to Polska odzyskała swą zagrabioną państwowość. Nie żyje niepodległa Polska! Tak jest, super. Zrób kiedyś to zdjęcie, bo to tak, że robisz, 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 robis